Cudowny jest nasz Pan. On, kiedy Go wzywamy, zawsze jest gotowy, aby odpowiedzieć. Wiecie, nawet kiedy my jeszcze nie otworzymy ust, On już jest gotowy odpowiedzieć. Amen, zgadza się? Jest tak w Waszym życiu. Co nasze starania, co nasze wysiłki mogą zrobić? Ile my się znamy na tym wszystkim? Bóg jest dawcą życia, On jest sprawcą wszystkiego. Niech będzie Jemu chwała za wszystko. Amen. Hallelujah. Ja się cieszę, że możemy dzisiaj być na tym miejscu, że możemy uwielbiać naszego Pana. Uwielbialiście Jezusa, uwielbialiście Pana. Jezu, Twoja miłość zmieniła moje serce. Wiecie, tak ciepło się zrobiło w moim sercu, gdy zobaczyłem, jak miłość Jezusa Chrystusa zaprowadziła go aż na krzyż. On widział nawet w ogrodzie Getsemana, kiedy mówił: Ojcze, to takie straszne, jeżeli to możliwe, to oddal to, ale jeżeli nie ma innej drogi, to jestem gotowy to zrobić. Widział wtedy Ciebie i mnie. Widział Ciebie i mnie i wiedział, że to jest jedyna droga do zbawienia. Amen. Jego miłość mnie zmieniła, ona nas zmieniła. Cudowny jest nasz Pan, Hallelujah. Chciałbym, abyśmy czytali Słowo Boże, żebyśmy rozważali Go przez chwilę. Pochylmy nas, na chwilę nasze głowy, amen. Chcielibyśmy skupić się, aby, aby Duch Święty mógł działać w naszym życiu, w naszym sercu. Ja chciałbym się pomodlić, abyśmy mogli całą tę chwilę oddać Jemu, aby to był czas. Słowo Boże mówi, że gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, ale raczej zrasza ziemię, aby ją czynić urodzajno i daje siewce ziarno, a jedzącym chleb? Tak jest, Bóg mówi z moim słowem, które wychodzą z moich ust. Ono nigdy nie wraca puste, ale spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Haleluja. I tak chcę, aby to słowo, które dzisiaj usłyszymy, które dzisiaj będziemy mogli przeżywać, aby ono nie wracało puste, ale by było tak, jak Pan Bóg zaplanował. On powiedział to słowo, on wypowiedział je. Aby ono wykonało wolę Boga w moim życiu. Amen. Hallelujah. Ojcze, dziękujemy Tobie za cudowne Twoje słowo. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Dziękujemy Ci, Panie, że słowo Twoje możemy rozważać, możemy je medytować, możemy czytać, możemy słuchać. Dziękuję Ci, że słowa Twojego. Możemy się trzymać. Ono jest naszym lekarstwem, ono jest naszym zbawieniem, ono jest naszym uzdrowieniem, ono jest podniesieniem, pocieszeniem naszym w Duchu Świętym. Dziękuję Ci, że to Słowo, które Ty posyłasz, ono nigdy nie wraca puste. Nigdy nie wraca puste. Ono zawsze wypełni wolę Twoją. Hallelujah! I że ono wraca wypełnione do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za tę chwilę, za ten czas. Dziękuję Ci za każdego brata, każdą siostrę. Dziękuję Ci, że Ty, Panie błogosławisz, Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś Ty otworzył nasze. Um Mysły, nasze serca. Panie, chcemy zrzu zrzucić wszystko, odrzucić wszelkie myśli, jakiekolwiek teraz są, w tym momencie, Panie, jakiekolwiek, Panie, myśli jeszcze nasze są gdzieś na parkingu, gdzieś w, w kuchni, gdziekolwiek. Odrzucamy to, zostawiamy to, Panie, na rzecz tego, aby Twoje Słowo mówiło do nas, abyśmy skupili się tylko i wyłącznie na tym, co Ty dzisiaj chcesz przekazać do mojego serca. Hallelujah, amen. Amen, hallelujah. Wiecie, to jest prawda. My musimy się skupić na tym, gdyż Słowo Boże mówi, że poddaję wszelką myśl, posłuszeństwo Chrystusowi. I kiedy my czasami, Bóg chce mówić zawsze do nas, kiedy my czasami chcemy czytać Słowo Boże, to wiecie, tysiące myśli przechodzą. Macie też tak? Tysiące myśli przechodzą przez głowę, kiedy stajesz i już masz dobry czas, kiedy już się przygotowałeś, zaparzyłeś sobie kawę, otworzyłeś Biblię, ubrałeś okulary, już wszystko jest przygotowane, jest Ci cieplutko, fajnie, siedzisz w fotelu i chcesz czytać Słowo Boże, to wydaje Ci się, że chyba nie zamknąłeś drzwi. No Zamknąłem je, czy nie zamknąłem? No, mógłbym przysiąc, że zamknąłem, ale muszę się sprawdzić, wiecie, i przychodzi myśl, jedna za drugą, potem myślisz, a może piekarnika nie wyłączyłem. Wyłączyłem go czy nie wyłączyłem? No szkoda, żeby prąd pobierał. No muszę iść sprawdzić. Słuchajcie, diabeł ma tysiąc pomysłów, żeby tylko odsunąć Ciebie, żebyś nie przeczytał, żebyś nie rozważył, nie wgłębił się w Boże Słowo. Amen? Jest tak? Czy tylko ja tak mam? Ja o piekarniku nigdy nie myślę, bo nawet nie wiem, jak się go załącza. <laughs> Ale słuchajcie, jest wiele rzeczy inne, które. Przypomina mi każdego razu, wiecie, o takich bardzo ważnych rzeczach, których nie można zapomnieć. Jest bardzo szybki w tym wszystkim. Ale muszę sprytnie, muszę bardzo konsekwentnie powiedzieć: Idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz poddaję wszelką myśl, dlatego że chcę skupić całą moją uwagę, moje serce na Boże Słowo, na Bożą Wolę. Gdyż to ziarno, jak przed chwilą zacytowałem, Słowo Boże, ono kiedy wpada do ziemi, ono wydaje plon, ono wydaje owoc <laughs> w Twoim i w moim życiu. Amen. I to słowo, które ja usłyszę, które mogę usłyszeć, ono przyniesie życie dla, dla mnie, jeżeli wpadnie na dobrą glebę. To jest cudowne. To taki wstęp. Słuchajcie to tak na wstępie. Ja zatytułowałem, może nie tak ładnie jak Karol zatytułował swoje świadectwo, ja może trochę mniej, ale zatytułowałem to tę usługę Modlitwa ducha. Z dużej litery, ducha. Niekoniecznie mojego ducha, tak też, ale Modlitwa ducha. Tak sobie to, kiedy modliłem się, kiedy czytałem to słowo, tak bardzo sobie to pomyślałem. Wiecie, może ktoś pomyśli sobie, że jestem za bardzo monotonny, ale powiem wam, zbawienna rzecz, którą Bóg dał nam, dzieciom bożym, ludziom, którą dał w nasze serca, w nasze wnętrza, jest Duch Święty. Amen. Obecność Ducha Świętego. Duch Święty jako osoba, jako Bóg, jako ten, który jest z nami zawsze. Amen. Ja się bardzo cieszę, że nie jestem nigdy sam. Wiecie, zawsze jest Boża obecność ze mną. Zawsze Duch Święty jest ze mną. I On jest, Pan Jezus powiedział, że będzie pośród Was, ale będzie też w Was. Amen. I ja to często przypominam, może monotonny jestem, może monotematyczny jestem, ale wiecie, to jest najważniejsze, co Bóg zaplanował, wymarzył, aby Ty i ja, abyśmy nie byli sami, abyśmy nie wołali gdzieś do Boga, który jest daleko. Ale żeby on był w Twoim i w moim sercu, w moim życiu. Amen? Mogę usłyszeć Amen? Jest tak? Hallelujah! Dziękuję Wam za to. Amen. Rzymian, ósmy rozdział. Otwórzmy Rzymian, ósmy rozdział. Będziemy czytać tylko kilka wersetów dzisiaj, ale chciałbym, żebyśmy rozważyli się. Chcę Was zachęcić, chcę Was rozpalić, rozpalić Was bożą miłość, bożą miłość do tego, aby szukać Boga w Jego duchu, w duchu świętym. Hallelujah! Rzymian 8 rozdział. Rzymian 8 rozdział jest bardzo bardzo piękny, pięk, bardzo piękny, wspaniały. Wiecie, zaczyna się już niesamowicie. Prze to Teraz w innym tłumaczeniu mówi teraz nie ma żadnego. Wiecie, kiedyś było, ale teraz to słowo zmienia całą jakby rzeczywistość. Zgadza się? Kiedyś było potępienie dla was, ale teraz nie ma żadnego. Amen. Ja tego słowa nie miałem zamiaru czytać, ale kiedy patrzę na te, na te, na te stronnice, nie można tego obejść. <śle> Haleluja. Bóg jest cudowny. On mówi: Słuchaj, mój kochany synu, moja kochana córko, teraz dla ciebie nie ma żadnego potępienia. Jesteś w Chrystusie, Jezusie. Amen? Bóg patrzy na ciebie jak na Chrystusa, jak na doskonałego, na doskonałego, doskonałe swoje dziecko. Amen. Czasami nie chce nam to przejść przez gardło, ale chcę wam powiedzieć: stańcie często w modlitwie, róbcie to. Stańcie i powiedzcie: Boże, dziękuję Ci, że jestem oczyszczony krwią Jezusa i jestem Twoim dzieckiem, doskonałym, czystym, tak jak Ty mnie oczyściłeś. Wiecie, gdybyśmy powiedzieli, że ja jest, jeszcze nie jestem taki doskonały, jeszcze nie jestem taki, taki święty, taki czysty, to tak dokładnie to obrażamy Boga. Nie róbmy tego. Obrażamy Jezusa Chrystusa. To tak bardzo boli. Kiedy On tak wiele zapłacił, On zapłacił najwyższą cenę, po to, abyś był święty, abyś była święta, abyś była blisko Boga, abyś mogła być najbliżej jak możliwe, a my często mówimy właśnie takie słowa. Nie mówmy tego, mówmy słowa wyznanie, wiary, Boże, dziękuję Ci, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem święty, oczyszczony Twoją świętą krwią. I takim mnie widzisz. Amen? I takim chcę przychodzić do Ciebie, i takim właśnie przychodzę. Czytamy Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. Tak trochę wyrywam z kontekstu, ale potem będziemy czytać w kontekście, będziemy zwracać się do tego słowa. Nie martwcie się, nie będzie to powiewane. Ale przeczytajmy to, co chce na, 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 na sam początek najważniejszego powiedzieć i przekazać do, do nas. Podobnie Duch wspiera nas, Duch Święty wspiera nas w naszej słabości. Pamiętacie świadectwo? Kiedy Karol nie wiedział, co zrobić, było, Boże, ratuj, był bezradny, ale Duch Święty wiedział, co robić. I mówi, zrób coś, zrób coś, prawda? Zgadza się? Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, popatrzcie się. Czy zdarza się Wam, że nie wiecie, o co się modlić? Czytajmy dalej. Jak należy. Czy czasem macie sytuację, że chcielibyście tak dobrze, tak modlić się po Bożemu, ale nie, wie, nie wiemy, jak należy? Mi się to bardzo często zdarza. Nawet dzisiaj na tym spotkaniu chyba się mi zdarzyło. <laughs> Aleluja. Sam Duch, Duch Święty stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Amen. Chciałbym, żeby ten werset został tutaj, bo jest bardzo ważny. Abyśmy przyglądali się, abyśmy patrzyli się na niego. Przeczytam go jeszcze raz. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten werset, to Słowo Boże mówi, że wtedy, kiedy nie jesteś w stanie się modlić, albo nie wiesz, jak się modlić, albo jesteś bezradny i takie momenty się mogą zdarzyć w moim i w Twoim życiu, wtedy Duch Święty, który jest w Tobie, On on wstawia się za Ciebie, amen? On wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. To jest coś niesamowitego. To jest coś, co przetłumaczone jako w Boży sposób, Duch Boży, w Boży sposób wstawia się za Tobą. Wtedy, kiedy nie wiemy, jak się modlić, ja Wam powiem taki przykład. Często, kiedy modlimy się modlitwą stawienniczą, kiedy modlimy się o kogoś, na modlitwach wspólnych, na modlitwach braci w piątek czy w czwartek, na modlitwach sióstr na pewno też, chociaż nie, nie chodzę, nie podsłuchuję. A y, słuchajcie, to wiecie, kiedy modlimy się modlitwą stawienniczą, to wtedy czasami zdarza się, że modlimy się i nie wiemy, o co się modlić. Ostatnio, kiedy modliliśmy się o kogoś, o jakąś osobę na modlitwie wspólnej, to Duch Święty pokazał mi, jak bardzo czasami samolubny jestem albo wręcz, jak to powiedzieć, taki egoistyczny. Chciałbym swoimi słowami ubrać to, zrobić to po swojemu. Tak wiecie, jakbym już był ekspertem w tym, tym wszystkim, że się wiem, jak się modlić o ludzi, potrafię się modlić, wiem, jak teraz trzeba się modlić, jakiego wersetu użyć, tak po swojemu bym chciał zrobić. I kiedy chciałem się modlić, modlić, to nic mi nie wychodziło. I powiedziałem, Duchu Święty nie umiem, nie potrafię, nie wiem jak. I wtedy przyszła mi ta myśl, podobnie Duch wstawia się za Wami, kiedy nie wiecie jak, nie wiecie o co się modlić. I zacząłem modlić się w językach. Zacząłem modlić się w Duchu Świętym, Hallelujah. I zacząłem modlić się w językach, uwielbiam Boga, modlę się w językach. Mam przed na myśli mojego, mojego brata, o którego wtedy akurat żeśmy się modlili, i modlę się w językach. I Duch Święty zaczął poddawać mi słowa, zaczyna poddawać mi słowa. I w myślach moich jest człowiek, a w moich ustach jest Duch Święty, który moimi ustami posługuje się, aby modlić się o daną sytuację. Amen. I słuchajcie, za chwilę przychodzi słowo wiedzy, dlatego że Duch Święty dokładnie wie, czego potrzebujemy. Dokładnie wie, czego ten brat potrzebował w tym momencie. Ja już dokładnie wiedziałem, o co się modlić, i wiecie, co Wam zdradzę? Było zupełnie coś innego niż ja na początku zacząłem się modlić o Niego. Zupełnie coś innego. Wiarą przyjąłem, że Duch Święty wie, o co się modlić i przekazał, objawił, o co się modlić. Zaczęliśmy się modlić inną modlitwą. Duch Święty wie, bo On zna. Kiedy będziemy czytać dalej, następny werset dalej, on tam jest tajemnica. On zna głębokości, on zna najtajniejsze miejsca, i on wie, jak należy. My nie wiemy, jak należy, Duch Święty wie. Halleluja. Dlatego dzisiaj chciałbym zachęcić zachęcić, rozpalić na nowo dar, jaki jest w Was. Jaki jest w was, jeżeli ktoś nie modli się w językach, nie jest jeszcze ochrzczony w Duchu Świętym, nie przejmuj się tym, nie martw się tym, ale módl się o Ducha Świętego? Wiecie, Chwian Chrzciciel powiedział takie zdanie: Ja was chrzczę wodą, ale Ten, który idzie po mnie, czyli Jezus, On chrzcić Was będzie Duchem Świętym i Ogniem. Amen. Dlatego, jeżeli potrzebujesz o Chrztu w Duchu Świętym, potrzebujesz, aby napełnił Ciebie, aby języki, ten, ten cudowny dar, który Bóg daje Tobie, żebyś nie musiał zostać sam w swojej modlitwie, do swoich, do swoich powiedzmy e, na swoje łasce zostać, tylko tyle, ile potrafisz, On daje Ci coś więcej. On daje Ci w duchu możliwość modlić się. Aby Duch Święty wspierał i stawiał się za Tobą. Haleluja. To jest tak cudowne, to jest tak niesamowite dla mnie. Patrzę na Was i czasami zastanawiam się, czy, czy też tak modlicie się? Amen? Modlicie się w językach? Pomachajcie mi ręką. Kto się modli w językach? Nie, nie wstydźmy się tego. Jeszcze raz, wysoko. Machajcie mi. Haleluja. Ja chcę zachęcić wszystkich, którzy jeszcze tego nie przeżyliście, dlatego, że powiem Wam tak. Ja wielokrotnie nie potrafię, nie daję rady, nie daję sytuacji, nie wiem co zrobić. Powiem Wam przykład, świadectwo. Nie tak dawno jak 12 godzin temu, 12, może 24 godziny temu, mieliśmy spotkanie. Było kilku braci, mocnych braci, wiecie, takich niesamowitych ludzi, na których można by zbudować, potężnie silnych ludzi. Kiedy przyszedł temat, to nikt z nas nie wiedział, o co się modlić, jak się modlić. Nikt z nas nie wiedział, było tak czy nie było tak. Zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy się modlić w językach. I atmosfera była taka, że nie wiedzieliśmy, co zrobić, jaki będzie następny krok. Ale Duch Święty wiedział, o co się modlić, dokładnie wiedział, o co się modlić. Wiecie, w pewnym momencie zacząłem być spokojny, zacząłem być spokojny o tym, że to On. Jest tym, który buduje kościół, on jest tym, który zatroszczył się o niego, ten, który wie w jakiej sytuacji teraz jest i wie, co teraz w tym momencie potrzebujesz. Czego teraz potrzebujesz? I kiedy za chwilę patrzę się, ktoś tam zaczął coś notować, następny ktoś zaczął notować, przyszło słowo jedno, przyszło słowo drugie, przyszło słowo trzecie, i wiecie, co Duch święty powiedział? Pogońcie diabła, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od Was. Amen? Dlatego wtedy, kiedy mogliśmy stanąć w uwielbieniu, kiedy stanieśmy w, Bożym, w Bożej Wolności, w Bożym Uwielbieniu, zobaczyliśmy dopiero, że tak naprawdę to my jesteśmy zwycięzcami, że On złożył wszystko pod stopy. Amen? Jezus Chrystus. Jest tak? Dlatego tak bardzo to jest cudowne, tak bardzo to jest cenne, to co chcę Was dzisiaj zachęcić, abyśmy modlili się, abyśmy w modlitwie przychodzili. Wiecie, modlitwa to jest najważniejsza rzecz. Kiedybyśmy otworzyli dzieje apostolskie, tam jest modlitwa i usługa Słowem Bożym. Modlitwa i Słowo Boże szło w parze. Amen. Modlitwa i Słowo Boże. I apostoł Paweł tutaj pisze, że modlę się w językach. On w, liście do, w innym liście napisał, że ja się modlę w językach więcej niż wy wszyscy razem wzięci. Dlatego tak bardzo się będę upierał przy tym i zachęcał Was przy, do tego, abyśmy modlili się w językach. Dlatego, że co, co Słowo Boże mówi? Kiedy modlisz się darem Bożym, kiedy modlisz się w duchu, wtedy Twój umysł tak naprawdę odpoczywa. On nie, nie musi skupiać się na tym, co chcesz powiedzieć. Twój duch się modli razem z Duchem Świętym. Duch Święty modli się przez ciebie. Amen. On używa twoich ust. Nie wiem, dlaczego tak to jest stworzone. Wszystkiego nie wiem, ale wiem, że wszystko, co dzisiaj na tym świecie musi się wydarzyć, co się ma wydarzyć tutaj na ziemi, musi być wypowiedziane. Zgadza się? Popatrzcie się. Pan Bóg, kiedy stworzył świat, kiedy On stwarzał tę cudowną przyrodę, którą dzisiaj podziwiamy, wiecie, jak wiosna jest, to jest niesamowite. Nie trzeba nawet wielkiego, wielkiego muzyki, nie trzeba wychodzisz na pole, zaczynasz uwielbiać Boga, patrzysz się na kwiaty, patrzysz się na, na rozwijające się liście, na, na, na ptaki, które śpiewają i uwielbiasz Boga. Jest tak czy nie jest tak? To zachęcam, jak widzicie, to jeszcze będzie słychać to. <laughs> Haleluja. A wcześnie rano jest najlepiej. Wtedy jest najlepiej, tak wam mogę powiedzieć. Dlatego chcę wam powiedzieć, że, że kiedy Pan Bóg stwarzał tę cudowną przyrodę, to On wypowiadał słowo, niech stanie się. Amen. On powiedział, niech stanie się. Kiedy jednego dnia stwarzał ziemię, od, 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 oddzielił wodę od lądu, on powiedział, niech oddzieli się woda od lądu. I On wypowiedział słowo, i to się stało. Haleluja! I pewnego dnia. Pięknego dnia. Powiedział, ukształtujmy człowieka i tchnął w niego ducha. Halleluja. I powiedział, będzie nam mój obraz, na nasz obraz, na nasze podobieństwo, będzie miał społeczność z nami. Ale nie do tego chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że Bóg, kiedy je stwarzał, on wypowiadał słowa. Bóg ma wszech, wszelką moc na niebie i na ziemi. I on mógł pomyśleć, niech stanie się niebo, niech stanie się ziemia, ale on wypowiedział słowo i to się stało. Widzicie te różnice? Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy my wypowiadali słowa. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział do uczni, kiedy mu uczył modlitwy pańskiej. My ją nazywamy modlitwą pańską, ja bym ją nazwał modlitwa uczni. Ale co On powiedział do, do modlitwy pańskiej na samym początku? Jak się mamy modlić? Pamiętajcie? Wie, kiedy się modlicie, tam to, to miejsce, na samym początku. Co robicie? Mówcie. Wy, kiedy się modlicie, mówcie. Amen? Dlatego Pan Jezus mówi, kiedy my otwieramy nasze usta, to jest niesamowity instrument. Chcę Wam powiedzieć, że to jest taki instrument, który ma moc budowania, który ma moc tworzenia. Amen? Kiedy otwierasz swoje usta i wypowiadasz słowa, to one się zaczynają dziać. Słowa Boże. Amen? Kiedy wypowiadasz słowa Boże nad swoim życiem, kiedy wypowiadasz Boże obietnice nad swoim życiem, to to się zaczyna dziać. Nie wiem, czy u Was to tak działa, ale u mnie tak. Kiedy, kiedy przyszły próby, przyszły doświadczenia, kiedy wszystko dookoła mówiło, że jest źle, to wtedy wypowiadałem słowa Boże, nie umrę, ale będę żył, aby opowiadać dzieła Pana. I co dzisiaj robię? Opowiadam dzieła Pana. Amen? Hallelujah. Dlatego bardzo ważne jest, co wypowiadają Twoje usta, dlatego że wtedy dajesz przyzwolenie, a wręcz inaczej dajesz nakaz do swojego ciała, do swojego życia, co ono ma robić. Wiecie, tu nie trzeba wielko, wielkiej głębokości teologicznej szukać, bo naukowcy nawet to odkryli. W medycynie jest coś takiego, że człowiek, który. Ma siłę woli, który chce, który dąży do czegoś, który ma cel, że chce, na przykład, będąc w szpitalu na ciężkiej operacji, po ciężkiej operacji, nie ma nadziei, ale on chce przyjść do domu i posadzić jeszcze jakieś tam roślinki, i on ma ten cel, i on o tym opowiada, to ma większe szanse niż ten, który leży i mówi nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Wiecie, że tak jest? To naukowcy stwierdzili, że nasz umysł, kiedy wypowiadamy słowa. Jest w stanie pobudzić komórki, które są w stanie aktywować się, żeby nasz organizm zaczął podejmować kroki. Ale nie trzeba tego, bo doktor Jakub to bardzo dawno temu napisał. Hallelujah. Zgadza się? On napisał, niesamowitym instrumentem jest język. Niesamowitym instrumentem jest język. On napisał, że kto go umie okiełzać, jest mężem doskonałym. Kto umie nim właściwie posługiwać, jest doskonały. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy wypowiadasz to, co mówi Bóg, kiedy o, ograniczysz, kiedy obetniesz wszystkie inne rzeczy, wszystkie rzeczy, które są niewłaściwe, te, które wypowiadamy, a nie powinniśmy wypowiadać, kiedy je obetniemy, odłączymy się od nich i zaczniemy mówić tylko to, co jest Boże, zaczniemy budować się tym. Wiecie, to jest proces, kiedy jesteśmy przed Bożym obliczem, kiedy jesteśmy na modlitwie, kiedy jesteśmy w społeczności, na, w komorze. Amen? Wiecie, że to nie działa, kiedy tylko wypowiadamy? To się zaczyna w komorze, kiedy jesteś w społeczności z Bogiem, a potem czytasz Boże Słowo, a potem widzisz, że możesz go wypowiadać nad swoim życiem, nad swoją rodziną, nad swoimi bliskimi, nad, nad, nad okolicą, nad swoimi kolegami. Możesz wypowiadać słowa zbawienia, możesz mówić je, a potem mówisz świadectwo, i to ma moc. Amen? Wiecie, że większe szanse ma ten się nawrócić, kto słyszy świadectwo, niż ten, który nie słyszy nic? To są słowa, które słyszy, słowa, które wyszły. Wiecie, kiedyś płynąłem statkiem, płynąłem promem do, do Szwecji i w tej, w tej kajucie takiej miałem takiego współlokatora, współtowarzysza, taki Krzysiek. Pamiętam go do dzisiaj. Młody chłopak, taki Krzysiek, który był nawróconym chłopakiem. Niedługo, króciutko był nawrócony. Ochrzczony w wodzie, ochrzczony w Duchu Świętym, świeżutki, taki wiecie, i kiedy poszliśmy coś zjeść, jakąś kawę wypić na tym statku, bo długa była podróż chyba ponad 10 godzin, to poszliśmy siedzimy przy tym stoliku i ja mówię tak, Krzysiu, a powiedz mi, jak Ty się nawróciłeś? Jak poznałeś Jezusa Chrystusa? I On mi opowiada i mówi tak: A wiesz, a przez takie głupie zwiastowanie. A ja mówię, ciekawy jestem, mów, jak to się działo? A on mówi tak, na studiach brakowało mi pieniędzy i zatrudniłem się do budowlanki. Było tam kilku chłopaków, była firma budowlana i wykończali tam jakąś deweloperkę. I oni wykończali, ja tam nie robiłem zbytnio nic ciężkiego, przynosiłem, zanosiłem, sprzątałem, takie proste rzeczy, jako, jako to student nie umiałem, nie znałem się na budowlance, ale halangrowałem, o, po naszemu można powiedzieć. I kiedy robił, to mówi, oni tak, kiedy siedli, żeby zrobić przerwę, oni się modlili. I jeden do drugiego mówi, słuchaj, a kiedy Bóg mnie dotknął, moje życie zupełnie się zmieniło. Na drugi dzień mówi, ja słyszę, że ktoś tam mówi, że od tego czasu, kiedy Jezus Chrystus go uwolnił od grzechu, on przestał palić, przestał pić. Wiesz co, że nawet się mi zdarza, że, że już coraz mniej przeklinam. I tak opowiadają między sobą. I on, kiedy tego słuchał dzień w dzień, to w pewnym momencie nie wytrzymał, chociaż był dużo młodszy od nich, to nie powinien się odzywać, ale mówię, słuchajcie, ale o czym wy mówicie w ogóle? I oni mu powiedzieli, mówimy o Jezusie Chrystusie, który zbawił mnie, może zbawić i ciebie, przebaczy twoje grzechy. I on mówi, po którymś tam tygodniu zapytał się, jak to trzeba zrobić. I na budowie się nawrócił. I mówi, tak, przez takie głupie zwiastowanie nawróciłem się. Wiecie, jak to jest cudowne mówić o Jezusie? Kiedy jesteś przesiąknięty nim, kiedy w komorze, kiedy słowo Boże czytasz, kiedy go masz w sercu, kiedy go masz na ustach, wiecie, wchodzisz i jest od razu uśmiech, kiedy jest radość w twoim sercu, ze zbawienia. Ludzie to widzą. Halleluja. Amen. I wtedy możesz mówić, ale wiecie, kiedy byś tylko milczał i tylko się uśmiechał, nic z tego nie będzie, albo mało z tego będzie. Musi ktoś zapytać. A jeżeli nie zapyta, to może się nie dowiedzieć. Ale kiedy już powiesz, kiedy otwierasz ten cudowny instrument, widzicie to? Kiedy otwierasz instrument i mówisz, Jezus Chrystus mnie zbawił, to on mówi: oho, to nie jest tylko jego uśmiech, to nie tak, że go, natura go stworzyła z takimi podniesionymi kącikami, tutaj inaczej nie poradzi. <laughs> ale coś w nim jest. To skądś wypływa. Zaczyna się zastanawiać, myśleć, a Duch Święty zaczyna działać. Amen? Duch Święty wtedy stawia się razem z nami. Dlatego ten instrument, jakim są nasze usta, są niesamowitym narzędziem, które możemy wykorzystywać każdego dnia. Dzisiaj, kiedy przyszliśmy, śpiewaliśmy, uwielbialiśmy Pana, otwieramy nasze usta i mówię Jezu, Twoja miłość moje serce zmieniła. To nie moje dobre uczynki, to nie to, że w takiej dobrej rodzinie się wychowałem, to nie to, że takie dobre wykształcenie zdobyłem. Jezu, to Twoja miłość mnie zmieniła. Amen? To Ty oddałeś swoje życie. Nikt za mnie nie oddał życia. Czasami to nawet nikt nie chce popatrzeć w moją stronę, a Ty oddałeś za mnie swoje życie. I jak wielka jest Twoja miłość! I śpiewam to. Hallelujah. Hallelujah! To jest cudowne. To jest wnętrzu moim i to wypływa na zewnątrz. Chcę Was zachęcić, abyśmy to uwalniali przez nasze usta, żebyśmy tego nie trzymali, abyśmy to wypowiadali na zewnątrz. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o modlitwie. Modlitwa to jest coś, co my chcemy wypowiadać. Chcielibyśmy wypowiadać nasze słowa wdzięczności, ale też słowa Boże, które Bóg kładzie na nasze serca. A kiedy już nie masz słów, zacznij modlić się w językach. Ja podjąłem takie, takie wyzwanie, że czasami mam dużo słów, a modlę się w językach. Wiecie, to jest cudowne. Polegam wtedy na Duchu Świętym. I mówię, Duchu Święty, ja chcę, żebyś Ty się modlił razem ze mną w niebiański sposób. Ja chcę, żebyś ściągał niebo do mnie teraz tutaj. Halleluja. I zaczynam modlić się. Zaczynam modlić się na językach. Zaczynam modlić się w duchu. I wtedy tak naprawdę przeciwnik przychodzi często i mówi tak. Ty tak naprawdę to nie wiadomo, co to jest za język, czy w ogóle taki jest. Często tak przychodzi. Szybko sobie z tym radzę i mówię Boże, dziękuję Ci, że mogę uwielbiać Ciebie językiem niebiańskim. Amen. Diabeł musi z podkulonym ogonem uciekać. Mogę uwielbiać Boga, mogę modlić się dalej, mogę wstawiać się dalej. Uwielbiać Go i wywyższać Go. Haleluja. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o słowa. Czasami brakuje mi. Wyśpiewam, modle. Cudowny, wspaniały, jedyny, dobry. Jesteś niesamowity. Jesteś wszystkim dla mnie. I wiecie, brakuje mi słów, ale wtedy zaczynam modlić się w językach. Duch Święty zaczyna modlić się we mnie. Amen. Duch Święty razem z Duchem naszym. I powiem wam tak, to nie jest nic ze mnie, to nie jest nic, co potrafisz wyprodukować. Nie jest nic, co potrafię sobie wymyślić, nad czym pracowałem. To jest zupełnie wzięte od Boga, to jest dar. To jest po prostu to, co mogę używać Jego. Amen. Po, pozwalam tylko moimi ustami, aby Duch Święty wypowiadał, aby, aby, aby mógł wypowiadać Jego słowa. Do tego chcę was zachęcić. Wiecie, cały Nowy Testament o tym mówi i tutaj jest tak napisane: podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości, kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, 27 werset czytamy. Ten zaś, który bada serca, czyli Bóg rozumie zamiary Ducha, gdyż stawia się On za świętymi zgodnie z Myślą Bożą. Haleluja. Czy zdarzyło się Wam kiedyś, że byliście pewni? I wiecie o tym, że modliliście się zupełnie się tak, jak Bóg zaplanował? Amen? Popatrzcie się na ten werset. Podobnie Duch stawia na, wsta, wspiera nas w naszej słabości, kiedy nie wiemy. I następny werset, 27, wyświetlimy. Ten zaś, czyli Bóg, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż stawia się On za świętymi, zgodnie z myślą Boga. Zgodnie z myślą Boga, Duch Święty modli się razem z Tobą, modli się o to, co, co, co On widzi za konieczne, za, 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 za stosowne. Amen? Hallelujah. Ja patrzę na Was i nie wiem, czy Was daje radę zachęcać. Tak? Uśmiechajcie się często, jeżeli, jeżeli tak. Jeżeli to przyjmujecie, to uśmiechajcie się. To będzie łatwiejsze i dla mnie, i dla was. Halleluja. Amen? Jeżeli nie, to nie uśmiechajcie się. Jeżeli mnie w ogóle nie rozumiecie, to bądźcie poważni. Halleluja. To tak sprowokowałem trochę szantażem. Słuchajcie, Bóg bada głębokości. Duch Święty bada głębokości. On zna moje głębokości. On zna głębokości Boże. Przed Duchem Świętym nic nie jest ukryte. Przed Bogiem nic nie jest ukryte. Amen? Słowo Boże mówi, że przed nim jest wszystko wręcz odsłonięte jak na dłoni. Amen? Dlatego On wszystko wie. On wie jaka jest sytuacja i co trzeba w tej sytuacji zrobić. On wie jak się modlić, aby ta sytuacja się zmieniła. Amen? Hallelujah! Bóg wszystko wie. I On nie zostawił nas samych, ale dał nam ducha świętego, abyśmy w duchu, modląc się, mogli modlić się zgodnie z myślą Bożą. Łapiecie to? Zgodnie z myślą Bożą. Więc tak, jeżeli zamysł Boży, jeżeli Bożą wolą jest, aby mój brat albo moja siostra była uzdrowiona, więc ja się modlę, wiecie, w mojej głowie wydaje się, ja nie wiem czy tak, czy nie, nie wiem czy się modlić już teraz, czy za, za chwilę, czy potem, ale Duch Święty wie dokładnie, jaka jest sytuacja i co trzeba zrobić. Tak mówię po naszemu. Amen? Rozumiemy to? Więc to jest najlepiej zrobić? Duchu Święty chce modlić się z Twoją myślą. Amen. <laughs> Hallelujah. Zaczynam się modlić w duchu, zaczynam modlić się w językach. Pastor się uśmiecha. <laughs> to jest niesamowite. To się mi zaczyna podobać. Słuchajcie, modlę się w Duchu Świętym, modlę się w językach, na językach, i uwielbiam Boga. Dlatego tak bardzo chcę Was dzisiaj zachęcić, rozpalić Was, abyście zapragnęli, wszyscy, którzy może jeszcze nie macie dar Ducha Świętego w językach, nie modlicie się w językach, ktoś może powiedzieć, że tu mówisz o konkretnym darze. Ja nie mówię o konkretnym darze, mówię o modlitwie w językach, którą może mieć każdy wierzący, każdy wierzący, każdy wierzący. Dary są poszczególne, porozdzielane, ale modlitwa jest dla każdego. Amen? Modlić się potrafi każdy. Ja, stając na tym miejscu, powiedziałbym, że każdy tutaj, jak wy jesteście siedzący, aż mam pokuszenie zrobić coś takiego, żeby każdy tutaj jest możliwe, żeby był, może być prowadzącym modlitwę. Każdy. Mówię to z całą pewnością. Każdy na tym miejscu, jak siedzicie, każda siostra i każdy brat jest w stanie poprowadzić nawet kościół w modlitwie. Amen? Ktoś powiedział Amen. Mogę głośniej? Amen. Hallelujah. amen. Jesteście w stanie. Duch Boży wiesz, mieszka w was. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja kiedyś myślałem, że nie jestem w stanie nigdy stanąć gdzieś z przodu, cokolwiek zrobić, coś powiedzieć. Nie jestem w stanie. Ale kiedy Duch Święty wypełni moje serce, zu 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 zupełnie rzeczy się zacząły zmieniać. Duch Święty w tobie jest kimś niesamowitym. Amen. Bóg w Tobie jest kimś niesamowitym. I możesz sobie powiedzieć, nie jestem w stanie dzisiaj zrobić nic więcej. Nie potrafię i masz rację, i to jest fajne, to jest dobre miejsce. Wiecie, jedno z najlepszych miejsc to jest wtedy, kiedy mówię, ja nie potrafię, ale Boże poddaje się Tobie. Hallelujah. Dlatego możemy przyjść i uwielbiać Pana. Możemy uwielbiać Go w Jego sposób, nie po naszemu, ale w Jego sposób. Czasami wydaje mi się, że kiedy, wiecie, kiedy prowadzisz uwielbienie, ja tak raz powiem z innej strony, kiedy prowadzisz uwielbienie, to przygotowujesz pieśni, modlisz się, a potem zaczynasz śpiewać. Ja na przykład biorę gitarę, zaczynam śpiewać, uwielbiać Boga. I przygotowuję pieśni i myślę sobie, o, do tej pieśni będziemy naprawdę uwielbiać Boga. Jest rytmiczna, jest melodyjna, jest fajna, ludzie ją lubią. Słowa są blisko Boga, mówią o Bogu, mówią o Jezusie, mówią o o cudownym Jego imieniu, ta pieśń jest wspaniała. Nie? A często Duch Święty przychodzi i mówi, a zupełnie co innego, czy Ty mnie chcesz uwielbiać? Czy jesteś w stanie mnie uwielbiać? Czy uwielbiasz Boga przez to? Czasami patrzę na rzeczy zewnętrzne. Powiem Wam, przyznam się Wam jeszcze do czegoś głębszego. Czasami trzy razy sprawdzam, czy gitara jest nastrojona. A Duch Święty Ziemy pyta, a czy zastroiłeś się, żeby uwielbiać Boga po mojemu? Czy jesteś gotowy uwielbić go tak, jak w niebie oczekują tego? Rozumiemy? Wtedy pytam się, Boże, ale jak to zrobić? Aha, Duch Święty, który jest nam przyjacielem, który jest naszym pomocnikiem, On doskonale wie, jak to zrobić. Dlatego chcę to zrobić po Jego, tak jak On chce. Chcę modlić się, a najczęściej modlę się w językach. Hallelujah. Powiem Wam jeszcze jedno świadectwo. Wielokrotnie Duch Święty budzi mnie, Bóg mnie budzi, kiedy budzę się w nocy, budzę się wtedy, kiedy się najlepiej śpi, Duch Święty mnie budzi i pobudza mnie do modlitwy. I wtedy zupełnie nie wiem, jak się modlić. Wtedy nie wiem, o kogo się modlić, albo o co się modlić. I zaczynam modlić się w językach. Modlę się w językach. Czasami modlę się po cichutku. Leżąc w łóżku, a czasami wychodzę, żeby nie przeszkadzać, wychodzę do innego pomieszczenia i zaczynam modlić się na głos. Modlę się w językach i czuję, że Duch Święty rozpala we mnie coś, co, co, co budzi obecność, budzi, jak to powiedzieć, pasję. Zaczynam modlić się coraz mocniej. Powinienem tak po mojemu, moje myśli mówią, powinieneś. Wy wygasić, troszeczkę wyhamować, powinieneś się iść położyć, popatrz się, jest dopiero trzecia w nocy, rano musisz wstawać, będziesz zmęczony, do roboty nie będziesz w stanie, będziesz niewyspany, będziesz się ziewać i te myśli cały czas krążą, ale ja przerywam to i mówię o remasane, i modlę się dalej, amen? I modlę się dalej. Duch Święty we mnie modli się i modlę się Wiecie, często się modlę i śmieję się przy tym. Uwielbiam Boga, dlatego że ktoś bardzo bliski jest po drugiej półkuli i Boże, potrzebuje. Jest tam dzień wtedy, i Boże potrzebuje tej modlitwy. Przyjmuję to wiarą, że Duch Święty wie, o kogo się modlić. Wiecie, że mogę się nawet modlić o, o rzeczy, które, o, o które nawet się mi nie może nie śnić. Nawet możemy sobie nie wyobrażać, dlatego że Duch Święty chce modlić się nawet o władzę, o rzeczy, które. On chce, aby się Bóg, aby się ktoś modlił, aby ktoś na ziemi zajął miejsce i modlił się teraz o taką rzecz. Skąd mógłbyś to wiedzieć? Rozumiecie mnie? Skąd mógłbyś wiedzieć, że na przykład na drugiej półkuli człowiek potrzebuje modlitwy? A Duch Święty wie i wie, że jesteś gotowy. Może ci zaufać. I przez Twoje usta może ogłaszać nad tym człowiekiem Boże rzeczy. Amen. Wierzycie w to? Mi się to bardzo często zdarzało. Czy komuś się zdarzyło, że modliłeś się i ktoś powiedział, że dostał odpowiedź? Nie wiedząc o tym, pomachajcie mi ręką. Jeżeli ktoś się modlił o, o taką, taką sytuację. Modliłeś się, nie wiesz się o co się modlić, widzę na balkonie, tak? Bóg jest cudowny, halleluja. Ja wam opowiem taki jeden przykład. Kiedyś modliłem się, Bóg mnie właśnie pobudził. To było w czasie pracy, byłem tak zagoniony, byłem tak zapędzony, miałem tyle do zrobienia i Duch Święty wyraźnie mówi mi, że potrzebuję, aby się modlić. Więc ja się zacząłem modlić po cichutku i pracuję dalej. Wiecie, jestem skupiony na robocie, ale modlę się. Więc zauważyłem, że to chyba nie jest to, o co Duchowi Świętemu rozchodzi się. I zacząłem modlić się, poszedłem sobie na chwilę na miejsce, poszedłem do ubikacji, zamknąłem się i zacząłem modlić się na głos. Modle się i to była bardzo gorąca modlitwa. Zacząłem modlić się, tak jakbym się martwił w tej modlitwie, Zaczął, tak jakby ból przychodził w tej modlitwie i zacząłem walczyć. Zacząłem modlić się, bardzo mocno zacząłem się modlić. I wiecie, potem za jakiś czas słyszę świadectwo, kiedy, kiedy ktoś z moich bliskich mówił, że chciał zadzwonić chciał powiedzieć o sytuacji, kiedy. Była bardzo pilna potrzeba, bardzo pilna i to nie była taka nawet, że na 112 miałeś czas jeszcze zadzwonić 20 minut, ale już nie było nawet takiego czasu i nie dał rady nic zrobić i zawołał tylko, Boże ratuj, Panie pomóż. Kiedy skojarzyłem te godziny, ten czas, kiedy to było, to zauważyłem, że to była dokładnie ta godzina, kiedy Bóg pobudził moje serce. I ta osoba nawet nie wiedziała o tym, ale ja skojarzyłem to miejsce i powiedziałem: Boże, jeżeli Ty chcesz, aby moje usta były wykorzystywane, aby mógł wykorzystać moje modlitwy, moich ust, do tego, abyś Ty mógł rzeczy czynić na tym świecie, jestem gotowy. Amen? Czy jesteście gotowi? Czy Twoje serce jest gotowe, żeby dać Duchowi Świętemu używać naszych ust? Hallelujah! Chcę Was zachęcić. Tutaj jest napisane, apostoł Paweł bardzo dobrze to rozumiał i on mówi: podobnie, i Duch wspiera nas w naszej niemocy, w naszej słabości. Wiecie, to była taka słabość, że ja nie wiedziałem w ogóle o co się modlić. Ja nie wiedziałem, jaka jest sytuacja. A potem po czasie okazało się, że była bardzo pilna potrzeba. Amen. Hallelujah i Bogu niech będzie za to chwała. Hallelujah, duchowi Świętemu niech będzie chwała za to, że on stawia się jedni za drugich. Możemy się modlić, możemy się modlić jedni o drugich. Wiecie, na jednym krańcu, na jednym krańcu świata, wiecie, że wiele ludzi w Indiach potrzebuje modlitwy, którzy nie mają telefonów, są w wiosce, którzy nie, potrze, nie potrafią zadzwonić, ani nic nie potrafią przekazać, żeby się ktoś o nich modlił. Może tak być? Ale Duch Święty ciebie może użyć, kiedy modlisz się w językach, on może się modlić o Indie. Amen? Hallelujah. Zdarzyło się mi tak, że czasami słowa, które wypowiadałem, znajdowałem i zapamiętywałem je, często kojarzę, albo często nawet zapisuję w jeden jedno miejsce jeden, jak się to nazywa? jeden wiersz. Jeden wiersz z modlitwy, który się bardzo często powtarza, często go zapisuję, żeby potem sobie w goglach albo w słowniku sprawdzić, czy to coś. Ma jakieś znaczenie. Wiecie, czas, czasami zdarza się, że to jest miasto. Czasami się zdarza, że to jest miasto. Kiedyś pamiętam taki moment, kiedy modliliśmy się ze swoim szwagrem, modliliśmy się i, i kiedy uwielbialiśmy, kiedy modliśmy się w językach, to bardzo często powtarzało się jedno, jeden wyraz, jedno słowo. I zapisałem to słowo, i kiedy go zapisałem, to sprawdziliśmy i to było Brazylii. Miasto w Brazylii. Jedno z miast Brazylii, które w bardzo szybkim tempie niesamowicie przechodzi przebudzenie Ducha Świętego. Amen. Tam się naprawdę tysiące ludzi nawraca. Dlatego Duch Święty tak działa przez nasze modlitwy. Nie chcę tutaj człowiekowi oddawać chwały, ani mówić nic, że to jakiś ktoś jest lepszy albo gorszy. Chcę Was zachęcić, abyśmy używali darów bożych. Bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, ani czasami nie wiemy jak, jak należy. Sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ja uwielbiam ten moment. Ja lubię, kiedy my modlimy się w językach, kiedy schodzimy się razem, kiedy modlimy się razem, wspólnie. Nie musimy w językach ja się teraz upierałem, uporałem tylko na języki. Słuchajcie, to jest modlitwa Ducha. To jest modlitwa Ducha. Ale kiedy modlimy się wszyscy razem, półgłosem, chcielibyśmy otwierać nasze usta i przynośmy prośby, przynośmy błagania, stawiajmy się a kiedy nie wiesz, jak, módl się w duchu. Amen. Jesteście zachęceni. Zmęczeni to widzę, tak, ale zachęceni chcę was zachęcić. Chcę was zachęcić, aby Duch Boży pobudzał wasze serca w modlitwie. To jest tak wielka służba. Wiecie kiedyś, kiedy pomyślałem sobie, Boże, co mogę dla Ciebie zrobić? Co mogę zrobić? Jaką służbę mam wziąć? I wtedy pomyślałem sobie, zacznę się modlić. Zacznę się modlić. I zacząłem się modlić. Wiecie, modlitwa jest niesamowitym. Niesamowitym, kiedy zrozumiesz, co ona oznacza. Kiedy Pan Jezus się modlił, jest nazwana jedna z jego modlitw arcykapłańska. Kiedy On się modlił, to są niesamowite słowa. Kiedy przeczytamy 17 rozdział, to zobaczymy, jak niesamowite tam jest Boże namaszczenie. Kiedy Pan Jezus mówi o tym, że nie proszę, abyś ich zabrał, ale byś ich zachował od złego. I wiecie, co się stało? Jesteśmy zachowani od złego. Nie jesteśmy zabrani z tego świata, a pomimo, że żyjemy na takim niesamowicie grzesznym i brudnym świecie, jesteśmy zachowani od złego. Widzicie to? Widzicie to? Pan Jezus modlił się. Nie proszę cię, Ojcze, abyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś ich zachował od złego. Gdyby Pan Jezus tego nie wypowiedział na głos, ja nie wiem, co by było dzisiaj, ale wiem co jest dzisiaj, dlatego że Pan Jezus modlił się i w słowach modlitwie swojej prosił Ojca, a Bóg wysłuchał go i dzisiaj to mamy. Amen. Dlatego chcę was zachęcić, abyśmy otwierali nasze usta i modlili się zgodnie z wolą Bożą. Amen. Abyśmy modlili się, stawiając się za naszymi dziećmi, za naszymi rodzinami, nad tymi, nad tymi, którzy są niezbawieni. Wstawiajmy się zgodnie z Bożą wolą. Halleluja. Módlmy się o tych, którzy są chorzy, aby byli uzdrowieni, bo to jest wola Boża. Amen. Nie chcę powiedzieć, że Bóg chce, żeby wszyscy byli uzdrowieni, bo to jest coś innego. Bożą wolą jest, aby wszyscy byli zbawieni. Amen. Aby każdy był szczęśliwy, aby każdy był blisko Boga. Blisko Boga. Jak najbliżej Boga. Halleluja. Chodzili w jednym jarzmie z Duchem Świętym. Kiedy On Ciebie pobudza, zacznie się modlić, to wtedy jesteś gotowy, żeby się modlić. Kiedy, wiecie, idziesz w jednym jarzmie, to, 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 to nie jest tak. Czasami, wiecie, czasami słyszymy świadectwo, albo sami mi się taki coś przytrafia często, że idziesz i słyszysz głos, idziesz sobie ulicą i słyszysz głos, idź w prawo. A sobie myślisz, no ale gdzie tam w prawo naokoło pójdę? Nie pójdę w prawo, przecież to jest dwa razy dalej. Idziesz dalej i za chwilę Bóg mówi wyraźnie, idź w prawo. Jesteś tak przymuszony, że w końcu skręcasz w prawo i zderzyłeś się z Bogiem, i potem widzisz, że wychodzi ci to na dobre. Amen? Zgadza się? Mieliście tak może? Ale ja chcę Wam powiedzieć, że kiedy się zderzamy z Bogiem, my Bóg nie chce, żebyśmy się zderzali z Nim. On chce, żebyśmy chodzili z Nim. Amen? Żebyśmy chodzili z Nim. W jednej myśli, w jednym jarzmie. To jest coś takiego, że kiedy idziesz i. Patrzysz się i Bóg myśli, idziemy w prawo, no to idziemy w prawo i nie ma dyskusji. Amen? Bo jesteśmy w jednym jarzmie, w jednym duchu. Hallelujah. Chcielibyśmy dążyć do tego, aby być w jednym duchu. Tutaj wcześniej to jest napisane. Kto łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Ci, których Duch Boży prowadzi, są Jego dziećmi. Amen? Coś więcej jeszcze jest napisane. Ja tego nie miałem miał, przeczytać, ale, ale wszyscy, którzy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście Ducha niewoli, by ponownie żyć w strachu. Lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Hallelujah. Z Duchem Świętym. Duch Święty nas prowadzi. On nas prowadzi. Kiedy odczuwamy, że, chcemy, że chce, żeby się modlić, to się modlę. Hallelujah. To wstawiam się, nie dyskutuję, czy to jest o tego brata, czy o tamtego, że nie rozumiem, ale zaczynam się modlić. Kiedy brakuje mi słowa, albo nie wiem o co się modlić, modlę się w Duchu. Hallelujah. Daję mu możliwość. Daję, aby Duch Święty mnie używał. Chcę być tym naczyniem cały czas używanym. Kiedy idziemy, w jednym miejscu, to wiem, że idziemy tam. Kiedy on mówi, że teraz musisz przyhamować, musisz zwolnić, bo idziesz za szybko, to puszczam nogę z gazu. Amen? To jest następne świadectwo, wiecie, kiedyś też tak. Możesz powiedzieć, tak. Słyszysz głos, mówisz, zapędziłeś się, zamyśliłeś się i pójść nogę z gazu. Masz 140, a jest 70, ale wydaje ci się, że jest prosto. 250 punkty. I mówisz, no Boże. A słyszałem ostrzeżenie, ale Bóg chce, żebyś to słyszał na, na zasadzie wiarzma. Idziesz razem, słyszysz Go. Jesteś cały czas w kontakcie. Nie zderzasz się wtedy, kiedy jest krytycznie. Nie modlisz się w momencie, kiedy już jest źle, ale jesteś gotowy wtedy, kiedy jest dobrze. Kiedy jest najlepszy czas, kiedy spisz i jest ci wygodnie w łóżku, a On mówi, jest potrzeba, by się modlić. Wtedy wstajesz i zaczynasz się modlić. Nie wiesz, jak, ale modlisz się w duchu, jesteś Mu posłuszny. Amen. Chcę Was do tego zachęcić. Bóg chce każdego z nas użyć. Wiecie, nie wiem jak który inny kościół, ale wiem, że Bóg chce naszego zboru. Naszego zboru chce użyć, abyśmy byli ludźmi modlitwy. Amen. Dlatego, że mówi do nas słowa, że lud, który sobie stworzyłem, lud, mój lud, będzie się modlić. Amen. Pamiętacie takie słowa? Moi ludzie będą się modlić. Co będą robić? Będą się modlić. A kiedy się modlicie, to co róbcie? Mówcie. Hallelujah. Dlatego jesteśmy ludźmi, których Bóg chce, abyśmy się modlili. I nie wiem, jak to słowo ma zabrzmieć, ale Bóg mówi, żeby chce, żebyś Ty i ja, żebyśmy się modlili. Żebyśmy szli w jednej jarzmie, żebyśmy byli gotowi, wyczuleni na Jego głos razem z Duchem Świętym. Kiedy, kiedy jest potrzeba o modlitwę. Wiecie, wyskoczyli od razu, wiedzieli, że to jest ten czas. Nie wiesz jak. Nie wiesz, jak to za, za to zabrać. Wiecie, ja wiele razy. Kiedy modlimy się o jakieś rzeczy, ja nie mam pojęcia, jak się modlić. Ale wiem, kto wie. Duch Święty, Bóg. On wie, jak się o to modlić. Dlatego modlę się w językach, modlę się modlę za chwilę przyjdzie Słowo. Ja wiem i ufa Mu w tym. Amen? Hallelujah. Chcę Was zachęcić, abyśmy byli ludźmi modlitwy. Ale to się musi stać w Twojej komorze. Musisz w swoim życiu dać Mu miejsce i przestrzeń. Nie być takim, że wtedy, kiedy już słyszysz stój, to mu się zatrzymujesz. Ale kiedy normalnie idziesz i widzisz, że trzeba zatrzymać, to zatrzymujesz. I zatrzymujecie się razem. Halleluja. Czasami ktoś zapyta się, mnie, powiedz mi, czy takie rzeczy i takie rzeczy można robić. Czy to jeszcze jest możliwe, czy to, czy to nie jest grzechem czasami? Ja powiem Ci, że to już jest, to już jest za, za, za daleko granica. Kiedy my się musimy zastanawiać, czy ta linia już jest bliska, to znaczy, że już jesteś za daleko. My z Duchem Bożym mamy chodzić jak najbliżej Boga. Amen? Nawet nie zastanawiać się, gdzie jest granica. Słuchajcie, my mamy nie zastanawiać się, gdzie jest granica. Kiedy zastanawia się, czy ta linia wyznacza granicę, to już jest źle. To już jest źle. My mamy chodzić blisko Boga. Moje myśli nie są skupione, czy ja nie spadnę, ale ja jestem skupione, czy jestem bliżej, czy jeszcze mogę być bliżej. Amen? Hallelujah. A to jest możliwe przez społeczność, przez modlitwę, właśnie przez modlitwę, przez Słowo Boże, kiedy je czytam, kiedy rozkoszuję się nim, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy nie wiem jak. Słuchajcie, tutaj nie ma wymówki dla nikogo z nas, bo Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, kiedy nie wiemy jak i jak, o co. Nie wiemy o co się modlić. Duch wstawia się za nami. Hallelujah. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty zawsze stawiasz się razem ze mną, modlisz się zgodnie z Wolą Bożą i wiesz o co się modlić. Hallelujah. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Halleluja. I wiecie, tutaj, na tym miejscu, możemy się modlić o wszystkie prośby. Możemy się modlić o braci i o siostry, które są na przykład w szpitalu, w domu, gdziekolwiek i możemy modlić się zgodnie z Wolą Bożą. Amen? Chcę Was do tego zachęcić. Chcę Was zachęcić, abyśmy byli gotowi. Dać użyć nasze usta, nasze serce, ale to musi stać się, to się musi zrodzić. Gdzie? Na kolanach w modlitwie. Amen. W społeczności, w relacji z Bogiem. Ósmy rozdział jeszcze mówi wcześniej, że wiemy bowiem, 22 czytam, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i wznosić bóle rodzenia, a nie tylko ono, stworzenie, Podobnie i my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Takie słowo, wiecie, tutaj jest napisane, że całe stworzenie tęskni i wzdycha. Wcześniej jeszcze jest napisane, gdyż stworzenie z tęsknotą oczekuje, 19. werset czytam, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Kogo? Synów Boga, synów i córek Boga. Kogo się... Oczekuje Ciebie i mnie. Amen. Zgadza się? Słowo Boże mówi, że stworzenie oczekuje Ciebie i mnie, objawienia się Synów Bożych. Jak to się ma objawić? Przez to, przez to że Bóg jest w nas, że On wyraża się przez nas. Amen. Że Duch Święty w nas. Tutaj jest napisane o, dalej. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do, w, do współdziału. 29 teraz czytam. Wiecie, ten, ten rozdział trzeba cały czytać. Zachęcam Was, czytajcie go w domu to nie jeden raz. 29 popatrzcie się na dół. Nie mamy czasu, żeby się to roz, roz, dłużej trochę po, po, posiedzieć na nim, a jest wspaniały. 29 mówi: Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współdziału na naturze swego syna, Jezusa, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, których powołał, tych usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Hallelujah, Jezus Chrystus, Bóg. On obdarzył, On usynowił, usprawiedliwił, wszystko On. Bóg to zrobił, nie musiałeś niczego zrobić, nie musiałem niczego zrobić więcej, nie byłem w stanie niczego zrobić. On to zrobił, ale teraz całe stworzenie, popatrzcie to, co czytaliśmy na początku: stworzenie oczekuje objawienia się ciebie, objawienia się Synów Bożych, zgadza się? Stworzenie oczekuje. Wiecie co się stało w Edenie, w Ogrodzie? Stało się tak, że stworzenie nie zgrzeszyło, to człowiek zgrzeszył. Stworzenie nie zgrzeszyło. Ale że człowiek zgrzeszył, a człowiekowi poddane było wszystko, zostało tak, jakby poddane w niedobre ręce. Zgadza się? Dlatego teraz to słowo mówi, że całe stworzenie wzdycha i oczekuje objawienia się synów bożych. I to jest ten czas, kiedy Bóg, kiedy Bóg odrodził, kiedy on. Odkupił nas, usprawiedliwił i stworzenie, to wszystko dookoła oczekuje się objawienia Synów Bożych. Przypomniała się mi zabawna sytuacja. Kiedyś, może 20 ponad 20 lat temu, modliłem się w poście, modliłem się na, yy, na modlitwie, na wyśnim, tam nie wiem kto wie to, wie gdzie to jest. Modliłem się, oczekiwałem odpowiedzi, wtedy potrzebowałem otrzymać odpowiedź od Pana, i poszedłem na pozna modlitwę. I pewien brat. Pewien brat, który dowiedział się o tym, że jestem na modlitwie, na poście, na, na takiej osobności. On był zawsze chętny do modlitwy i, i postanowił, że przyjdzie do mnie razem, że będziemy pościć i modlić się. I pamiętam, kiedy przysz, przyszliśmy w modlitwie, modliliśmy się całą noc. I kiedy tam, tam, tam w tej izbie, w tym, tym pokoju, nie wiem kto tam był, to, to wie, kiedy żeśmy się modlili, kiedy żeśmy wołali do Pana, kiedy modliliśmy się, ja się modliłem w językach, to wiecie, na środek tej izby wybiegła taka mysz. Każdy wie, jak wygląda mysz. Wybiegła mysz na środek, tak jakby w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, albo jakby się chciała dołączyć do tej modlitwy. Stanęła na dwóch łapkach i patrzyła się na nas. Przezabawna sytuacja, wiecie, ja się zacząłem śmiać. I modliłem się w językach. I ten brat tak patrzył na tę mysz i mówi: Stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia Synów Bożych. <laughs> Haleluja! Wiecie, nawet mysz. <laughs> Słuchajcie, stworzenie oczekuje objawienia się synów i córek Bożych, halleluja, amen, z utęsknieniem. Ja sobie tutaj napisałem, tutaj jest takie, że wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i wznosi bóle rodzenia, to jest 22 werset i w oryginale gdzieś tam wyszperałem, wiecie, dzisiaj w goglach można znaleźć wszystko, z greckiego to jest. Tam jest tak, że stworzenie jęczy, jęczeć, stękać, mieć bóle, z kim się solidaryzować. Stworzenie jęczy w bólach, oczekuje objawienia się Ciebie i mnie, Synów Bożych, objawienia się Boga ukształtowanego w nas. Amen. Boga w nas. Hallelujah. Tak bardzo stworzenie oczekuje, stworzenie oczekuje tego. Amen. Hallelujah. I tutaj, dalej, w kontekście, to, jest, to słowo jest całe w kontekście. Tutaj apostoł Paweł właśnie w takim miejscu. Napisał, że dlatego teraz nie tylko stworzenie, 23, popatrzcie, nie tylko stworzenie, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, amen, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. I tutaj w naszym tłumaczeniu jest dwa razy powiedziane wzdycha. Stworzenie wzdycha i my wzdychamy. Ale słuchajcie, w oryginale to jest in, inne wzdychanie. To pierwsze to Wam przeczy, przeczytałem, kiedy stworzenie wzdycha, to mówi jęczeć, stękać, mieć bóle. A to nasze tutaj wzdychanie, wiecie co znaczy do, dokładnie? Głośna modlitwa, krzyk, wołanie. Głośna modlitwa, krzyk, wołanie. To znaczy, to drugie wzdycha. U nas w naszym języku jest wzdycha i wzdycha. A tutaj jest inne wzdycha, i inne wzdycha jest tutaj. Krzyk, wołanie, modlitwa. Głośna modlitwa. Wiecie, ja mam takiego kolegę, który powiedział, ja bym przyszedł jeszcze raz do waszego kościoła, ale nie mogę tego, żeby się tam głośno modlicie. Był na modlitwie. Był na modlitwie zaproszony kiedyś. I wiecie, ja e, powiedział tak, bo wy się modlicie, modlicie się w językach, to takie dziwne dla mnie jest, ja tego nie rozumiem, modlicie się. A ja mówię tak, słuchaj, ale popatrzcie, w tej górnej izbie 120, 120 ludzi, około tam było, tam była Maria, Matka Jezusa, tam był y, Piotr, Jakub, Jan. Całkiem fajna paczka ludzi. Amen? Oni wszyscy modlili się w językach. Czy wiesz, że Maria się modliła w językach, matka Pana Jezusa? I zrobił wielkie oczy. Słuchajcie, oni modlili się w językach. Wszyscy tam modlili się w językach. Ludzie słyszeli nawet ich języki z obcych plemion, które przychodziły i słyszeli swój własny dialekt. Tak jest napisane. Amen? A ja wierzę w całą Biblię, całe Słowo Boże. I On mówi tak, ale wy się głośno modlicie. A tutaj czytam, że Całe stworzenie, a także my w głośnej modlitwie mamy uwielbiać, mamy wzywać objawienia się. Amen? Czy głośna modlitwa jest biblijna? Od dzisiaj tak. Chcę to ogłosić. <laughs> Hallelujah. Jeżeli nie wiedzieliście tego do dzisiaj, to chcę wam powiedzieć, że ci głośni ludzie, którzy krzyczą i modlą się, i głośno się modlą, wzywają imienia Pana Jezusa, oni są dziećmi bożymi. Amen? Amen? Hallelujah. Już się wystraszyłem, że zdążyłem Was uśpić. Dlatego chcę Was zachęcić, żebyśmy nie ograniczali się, ale głośno się modili. Chcielibyśmy też używać naszego głosu, chcielibyśmy go wydzielać. Hallelujah. Wiecie kiedy ja jak wyszedłem z sali operacyjnej kiedyś? I powiedziano mi, że nie będę mówił, ale jak będę mówił to bardzo słabo. Krzyczeć w ogóle, śpiewać absolutnie. To wiecie, czego najbardziej się martwiłem, że nie będę mógł uwielbiać Boga głośno, krzyczeć i modlić się głośno. Haleluja. Bo lubię to robić. Lubię, kiedy Bóg jest wywyższony. Haleluja. Zwłaszcza w Zgromadzeniu. Amen. Zwłaszcza na tym miejscu. Psalmista mówi, że będę Ciebie wysławiał gromkim głosem w Zgromadzeniu Świętych. Amen. Dlatego chcemy uwielbiać Pana, chcemy podnosić głos, nie wstydzimy się tego, nie wstydzimy się Boga. Kogo jak kogo, ale Boga na pewno nie chcemy się wstydzić. Amen? Zgadza się? Dlatego nie chcę już czytać więcej z tego słowa. Chcę was zachęcić, że całe stworzenie tęskni objawienia się. A tutaj czytaliśmy się, że Duch w nas modli się przez, przez Ducha, z Duchem naszym. Haleluja. Bóg jest Duchem. I ci, którzy chcą Go uwielbiać, Winni go uwielbiać w Duchu i w Prawdzie. Amen? Hallelujah. Chcemy go uwielbiać w Duchu i w Prawdzie. Nigdy się nie krępujmy. Tutaj, jak jesteście na tym miejscu, chcę Was zachęcić. Kiedy przychodzi modlitwa, jakakolwiek modlitwa w kościele, w zboże, chciejcie otwierać swoje usta. Nie, nie krępujcie się tym, że jesteś w przedostatniej ławce i tam już ciszej jest, tu z przodu jest głośniej. To przyjdź do przodu, siadaj z przodu, tutaj jest zawsze głośniej, nie będziesz się musiał krępować. Ale gdybyś nawet był w tylnej, tylnej ławki, czy była w tylnej ławce, to chciej głośno uwielbiać Pana, nie przejmuj się. Halleluja. Modl się w, język, w językach i też się nie przejmuj. Słuchajcie, to jest modlitwa w językach, to nie jest usługiwanie w językach. Usługiwanie Usługiwanie w językach, apostoł Paweł pisze, że łatwiej, lepiej jest, że mówię w zrozumiałym języku, bo gdybym usługiwał w językach, wtedy byście nie rozumieli. To jest coś, kiedy jest dar języków. Kiedybym teraz zaczął w językach usługiwać, byście nie rozumieli, by musiało być tłumaczenie, tak? Amen. Duch Święty posługuje się w doskonały sposób, w taki sposób w zgromadzeniu, ale kiedy modlimy się wszyscy razem, modlmy się w językach. Amen. Dlatego że Duch wspiera nas w niewysłowionych westchnieniach. On wspiera nas wtedy, kiedy nie wiemy jak się modlić. Kiedy nie wiesz czego potrzebujesz, boli ciebie w plecach i nie wiesz od czego się to wzięło, czy się przeziębiłeś, czy przesiliłeś, nie wiesz czy to jest od nerwu, czy to jest od czegokolwiek, ja ci powiem, nie zastanawiaj się nad tym, módl się w językach. Duch Święty wie od czego to jest i on najlepiej wie jak to uzdrowić. Amen. Halleluja! Nie musimy się na wszystkim znać, a zwłaszcza na medycynie. Chcielibyśmy się znać na tym, jak się modlić. Dlatego chcę Was zachęcić, abyśmy nasze usta wykorzystywali, używali do tego, aby się modlić. Aby modlić się. To jest decyzja. To jest ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć, i zaczynamy się modlić. Chcielibyśmy przejść do usługi. Ale. To jest decyzja. Apostoł Paweł mówi, że to nie przychodzi na mnie jakaś atmosfera, nie przychodzi na mnie ochota nawet, żeby się modlić. I teraz czuję, że się mam modlić w językach, a teraz nie czuję tego, więc się nie modlę. Słuchajcie, apostoł Paweł mówi, modlę się w językach i modlę się zrozumiale. Amen. On mówi: decyduję. Będę modlił się tak i będę modlił się tak. Amen. To jest bardzo proste. To jest cudowne. Nie musisz mieć w ogóle żadnych wyrzutów. Kiedy wszyscy modlą się w językach, a ty się modlisz po polsku. Kiedy wszyscy modlą się po polsku, ty możesz, możesz zacząć modlić się w językach. Zdecydujesz i zacznij wszyscy razem, uwielbiajmy. Kiedy modlimy się razem, amen. Kiedy wspólnie razem, wspólna modlitwa. Zachęcam Was do wspólnej modlitwy. Kiedy wspólnie się modlimy, chcielibyśmy otwierać wszyscy nasze usta. Niech to będzie szum modlitwy, jak to kiedyś pastor Chydzik. Mówił często, niech to będzie szum modlitwy. On mówi: Bóg rozkoszuje się w szumie modlitwy, kiedy jest, kiedy jest szum wód. Halleluja! Amen. Szum modlitwy, kiedy otwierają się każde usta, każdy powie kilka słów, każdy powie kilka zdań, każdy wypowiada coś i naprawdę cudowne uwielbienie, cudowne Boże objawienie. Amen. Do tego chcę Was zachęcić. Do tego chcę Was zachęcić, abyśmy modlili się. Kiedy jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy na pomorze modlitwy, modli się. Kiedy Duch Ciebie pobudza i nie wiesz, jak się modlić, modli się w językach. Hallelujah. Kiedy nie, nie masz daru języków, kiedy jeszcze się nie modliłeś nigdy w językach, chcę Cię zachęcić, modli się o chrzest w Duchu Świętym. Amen? Amen? Hallelujah. Chcielibyśmy się modlić o chrzest w Duchu Świętym, dlatego że to jest coś, coś niesamowitego. Haleluja. Haleluja. Jesteście gotowi się modlić? Hallelujah. Pan jest cudowny. Pan jest wspaniały. Halleluja. Nawet wtedy, kiedy nie wiemy jak. Duch Święty wie, jak się modlić. Hallelujah. Chcę Was zachęcić, abyśmy wszyscy razem się modlili. Wiecie, ja kiedy na początku, kiedy się nawróciłem, powiem Wam to jeszcze, kiedy może chcecie, chcecie więcej z tego zrozumieć, zastanawiałem się, jak to możliwe, że wszyscy się modlą i Bóg ich rozumie. Kiedy wszyscy się modlili wspólnie, to ja mówiłem, Boże, ja się teraz poczekam, bo żebyś nie miał zamieszania, możesz mnie nie rozpoznać w tym zgiełku. W tym Jak wszyscy się pomodlą, będzie cisza, to wtedy ja się cichutko pomodlę, wtedy mnie usłyszysz, będzie ok. A słuchajcie, Bóg na całym obliczu Ziemi słyszy wszystkich. On nie jest ograniczony ani czasem, ani przestrzenią, ani, ani niczym, ani limitem. On stworzył Ciebie, stworzył wszystkich. On potrafi równocześnie do wszystkich powiedzieć to, co każdy potrzebuje osobno usłyszeć. Amen? Hallelujah. Przez Ducha Świętego potrafi użyć Ciebie, aby kogoś innego przyprowadzić do, do Chrystusa. Przez Twoją modlitwę dzisiaj może przyprowadzić kogoś do Chrystusa. Przez Twoje wołanie, kiedy poddasz się mu, zaufasz mu, powiesz Duchu Święty: Ja nie rozumiem tego, ale ja wierzę Tobie, ja wiem, że kiedy Ty użyjesz mojego języka, z tego będzie naprawdę dobre owoce. Amen, Hallelujah. Zaufać mu. Widzisz, czym najwięcej mamy problemu? Z zaufaniem. Zaufaniem, zaufać mu. My to tak wszystko chcemy kontrolować, tak chcemy wiedzieć, o co się modlić, albo chcemy to widzieć, jak to się dzieje, chcemy to wszystko wiedzieć, ale tak naprawdę my nie potrzebujemy. Bóg potrzebuje ciebie jako narzędzia, aby ciebie użyć. Wiecie, że moje śrubokręty w warsztacie, one nie wiedzą, jak wygląda efekt końcowy pracy. One są wyczyszczone i postawione z powrotem w półce i nie wiedzą nawet, co, co zrobiły. Ale spełniają świetnie swoje zadanie. Naprawdę świetnie się spełniają w rękach fachowca i takim jesteś ty i ja, kiedy modlimy się. Świetnie jesteśmy używani, i dokładnie to, z czym Bóg zaplanował, potrafi wykonać, kiedy się mu poddamy. Kiedy mój śrubokręt by gdzieś uciekał i kulał się wiecznie, wypadał, gdzieś tam schował się za szafkę, bo, bo on chce być inaczej użyty, to by nie był użyty. Ale wtedy, kiedy jest gotowy, nie robi nic szczególnego, mogę go brać, mogę nim pracować i wykonam zadanie. Halleluja! I tak chcę się poddać Bogu. Dzisiaj w modlitwie, jutro w modlitwie, w nocy, kiedy Bóg mnie obudzi. Kiedy będę, nie będę mógł spać, nie będziesz mogła spać, zacznij modlić się. Zacznij się modlić, powiedz, Boże, ja wiem, że teraz Ty chcesz kogoś dotknąć i chcę się do tego przyczynić. Haleluja. Na to może, żeby zobaczyć, co to się stało, będziemy mogli, musieli poczekać. Ale ja jestem cierpliwy, ja chcę czekać na to. Haleluja. Chcieli mi poczekać na owoce, żeby to zobaczyć. Może jeszcze w tym życiu, może nie. Podobno najlepsze są te, które nie widać na ziemi. Ale chcemy się modlić. Chcę was zachęcić dzisiaj. Kościół, ludzie, których Bóg zna, którzy znają Boga, będą się modlić. Amen.